Bank odmówił ci kredytu. Dlaczego? Czasami zdarza się, że klient idąc do banku i nie dostając kredytu, myśli, że nie dostał tego kredytu przez BIK, a to jest nieprawda. Dlatego, że BIK nie decyduje o tym, czy przyznać danemu klientowi kredyt, czy też nie. To banki, to SKOK-i, zgodnie ze swoimi politykami, zgodnie ze swoimi regulaminami wewnętrznymi, zgodnie ze swoimi procedurami, decydują o tym, czy dany klient dostanie ten kredyt, czy nie. BIK przekazuje do tych instytucji jedynie informacje o historii kredytowej danego klienta, a ta instytucja wtedy korzysta również z innych elementów, takich jak wewnętrzne bazy danych, takich jak bazy danych Biur Informacji Gospodarczej, takich jak Infomonitor, i na tej podstawie podejmuje decyzję o przyznaniu klientowi danego kredytu, bądź też nie. Natomiast ja tutaj jeszcze raz zachęcam do tego, żeby wejść na stronę www.bik.pl i sprawdzić, jakie informacje banki oraz SKOK-i przesyłają do Biura Informacji Kredytowej, po to, żeby idąc potem po ten kredyt, być optymalnie przygotowanym do spotkania z bankiem, żeby zobaczyć, jak bank nas postrzega. Jak to wygląda w praktyce? Swego czasu do Ośrodka Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego zgłosiła się klientka, której zależało na szybkim otrzymaniu kredytu gotówkowego. Instytucje finansowe, w których wnioskowała o kredyt, odmówiły jego udzielenia, tłumacząc, że posiada ona złą historię kredytową. Klientka miała wcześniej kredyty, ale spłacała je bez opóźnień, dlatego była zaskoczona odmownymi decyzjami. Poradziliśmy klientce, aby sprawdziła swoją historię kredytową w Biurze Informacji Kredytowej. Z otrzymanych danych wynikało, że jest ona poręczycielem kredytu, którego główny kredytobiorca miał problemy z jego spłatą. Ten przykład pokazuje, że warto śledzić informacje o nas w BIK-u. Pamiętajmy, że w BIK-u znajdują się również dane o poręczanych kredytach, a nie tylko zaciągniętych przez nas samych.